Zaznacz parę uporządkowaną 6 minus 8 w układzie współrzędnych. To jest układ współrzędnych. Oś pozioma x jest tutaj. Oś pionowa y tutaj. Jeśli mamy taką parę uporządkowaną, to należy pamiętać, że mamy umowę. Pierwsza współrzędna to oś x, a druga to współrzędna na osi y. Czyli widzimy, że x jest równe 6. Musimy przejść 6 jednostek w prawo na osi x. Zaznaczmy sobie jednostkę, to będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli w tym miejscu mamy x równe 6. Zaczęliśmy w punkcie 0, 0 i przesunęliśmy się w 6 miejsc w prawo. Teraz mamy y równe minus 8, czyli przejdziemy 8 jednostek w dół. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y równe minus 8. W tym miejscu mamy punkt 6, minus 8. Jak inaczej można było wyznaczyć ten punkt? Można było poprowadzić linię pionową przez punkt x równe 6, czyli w tym miejscu. I drugą linię, tym razem poziomą, przez punkt minus 8. Y równe minus 8. I w miejscu przecięcia się tych linii mamy nasz punkt 6 minus 8. Ale chyba prościej jest to robić sposobem pierwszym, przejść 6 jednostek w prawo, a potem 8 w dół.